Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Markiem Janikiem z Centrum Edukacyjnego Brynica. Witaj Marku, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce i po Śląsku szczęść Boże. Daj Boże. Marku, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, bo nie mieliśmy jeszcze okazji, porozmawiali o książce Jędrzej Giertych, wierny kontynuator myśli Dmowskiego i ideolog katolickiego nacjonalizmu. Tak jak pisze we wstępie do tej książki, która jest pokłosiem konferencji historycznej z dnia 14 stycznia 2023 roku, no w pewnym sensie pomysłodawcą tej konferencji, a tym samym i tej książki byłeś ty. No i cieszę się, że konferencja się odbyła, cieszę się, że książka wyszła. Teraz zadanie, żeby owoce tej konferencji, tą książkę jak najszerzej rozpropagować. Chciałbym cię spytać, dlaczego mniej więcej rok temu zwróciłeś mi uwagę na 120. rocznicę urodzin Jędrzeja Giertycha i dlaczego ta rocznica była tak ważna, że zaproponowałeś, żeby to uczcić w ten, a nie inny sposób? Przede wszystkim to zaproponowałem, bo jest to jedyny jak na razie twórca nacjonalizmu chrześcijańskiego, polskiej wersji nacjonalizmu. Nacjonalizmu, który nie jest szowinistyczny, tylko jest powiązany z chrześcijaństwem i dlatego twierdzę, że należy go honorować. Ciekawostką tego było to, że się urodził w Sosnowcu, akurat w naszym tutaj województwie śląskim. No wtedy to jeszcze nie było jednoznacznie śląskie, no ale urodził się na terenie Sosnowca, czyli no, tam działał, tam mieszkał, także no jest poniekąd związany tutaj ze Śląskiem. Ciekawostka taka, że ta parafia, w której brał ślub Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, to jest ta, która zasłynęła tą aferą ostatnią, niechlubną w Dąbrowie Górniczej, także to też jest takie ciekawe, że kiedyś stamtąd pochodzili wielcy Polacy, a teraz niestety to już wszystko już się, że tak powiem, no, spełzło na niczym. Dlatego twierdziłem, że warto go jest też uhonorować z tego powodu, no, że jego następcy, no, nie wszyscy chlubnie się zapisali pamięci narodowej z jego rodziny, aczkolwiek nie znaczy to, że należy o Jędrzeju Giertychu zapomnieć, wręcz przeciwnie. Należy o nim pamiętać i należy mówić głośno, że nacjonalizm chrześcijański jest dopiero przed nami. Ten model nacjonalizmu dopiero należałoby wprowadzić i no, to by był optymalny system, który by no, w Polsce zafunkcjonował. No, ale na razie jest to w wersji teoretycznej i musimy to jako narodowcy cały czas przypominać i cały czas o tym mówić, żeby no, przekazać tą spuściznę do jakimś naszym następcom młodym. No właśnie, chciałbym cię zapytać, czy ta książka i ta konferencja, która się odbyła 10 miesięcy temu, jak ona się ma do zbliżających się rocznic? W roku 1926, czyli za 3 lata będzie 100 lat dokładnie od tego momentu, powstał Obóz Wielkiej Polski, a jedną z pierwszych broszur jego takich programowych była książka Kościół, Naród i Państwo. W tej książce, zresztą na okładce tutaj cytuję Romana Dmowskiego,
który pisał w broszurze programowej Obozu Wielkiej Polski pod tytułem Kościół, Naród i Państwo, że, tutaj cytuję, katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. W znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. Koniec cytatu. I taki mój komentarz. Dziś niestety często spotykamy takich w cudzysłowie narodowców, którzy głoszą coś dokładnie przeciwnego, mianowicie, że katolicyzm jest tylko dodatkiem do polskości. Czyli jak gdyby zaprzeczają o 180 stopni, w innym kierunku idą niż Roman Moski. Co ty na to? Zgadza się, tym bardziej, że należy jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, no, że dzisiaj to, co my widzimy w obecnych czasach jako katolicyzm, no to Mowski o tym nie pisał, bo my nie możemy jako narodowcy, muszę wyjaśnić jedną rzecz, my jako narodowcy nie możemy się dzisiaj odwoływać do modernistycznej wersji katolicyzmu i twierdzić, że to jest nasz sprzymierzenie w odbudowie państwa polskiego, no bo tak nie jest. Natomiast przede wszystkim pierwsze, co powinno się stać, to powinien nastąpić powrót do katolicyzmu rzymskiego, tradycyjnego, przywrócenie mszy trydenckiej i przywrócenie wszystkich ideałów katolickich. To jest pierwsza rzecz. I potem możemy mówić o złączeniu Polski z Kościołem katolickim, od nowa budować państwo. Natomiast ci, którzy twierdzą, że katolicyzm to jest tylko dodatek do polskości, to się mylą, no bo myśmy już z tego pogaństwa wyszli ponad 2000 lat temu, no i no nie, chyba nie chcemy do niego wracać. Ja twierdzę, że no to są dywersanci, ci, którzy tak twierdzą. To nie są polscy narodowcy. No może to są jacyś szowiniści, ale to na pewno nie są katolicy narodowcy. I no dzisiaj należy tym bardziej o tym mówić, że broszura Dmowskiego Kościół, Naród, Państwo jest cały czas aktualna w tych dwóch aspektach. W aspekcie katolickim, czyli powrotu do katolicyzmu i budowy państwa opartego o katolicyzm i o ideę nacjonalizmu chrześcijańskiego. No Marku, przed chwilą troszeczkę się pomyliłeś, powiedziałeś 2000 lat temu, żeśmy wyszli z pogaństwa. No nie 2000, a trochę ponad 1000 lat temu. Ale no tak, zgadza się. No. Więc zgadza się. No. Więc wracając do tego wątku, moim zdaniem książka Kościół, Naród i Państwo, tutaj ją mam w ręku, jest jedną z najważniejszych spośród książek wydanych przez Romana Dmowskiego. To jest akurat wydanie z lat 80. z przedmową ówczesnego prymasa Polski, księdza Glempa. Kardynała Józefa Glempa. To było wydanie 1984 rok w Chicago przez Instytut Romana Dmowskiego w Chicago wydane. Myślę, że co najważniejsze w tej książce to, że tutaj Dmowski odrzuca nie tylko dwie wrogie nam religie naszych sąsiadów, odrzuca protestantyzm, który no, rządził, nazwijmy to, duchowo w Niemczech, jak i prawosławie, kolejną fałszywą religię, który panował na wschodzie, w Rosji, ale też wskazuje na olbrzymią negatywną rolę masonerii w tej broszurze, która prowadziła do laicyzacji państwa, do sekularyzacji wszystkich urzędów, no przede wszystkim też wprowadzała to masońskie, jak gdyby takie rozporządzenie, rozdział kościoła od państwa. Rozdział kościoła od państwa prowadzi zawsze do walki z kościołem, do walki z prawdziwą religią i tego byliśmy zawsze świadkami i nadal jesteśmy świadkami. Dlatego wszystkie próby właśnie
czy to narzucania w państwie katolickim jakiejś innej religii, czy to protestanckiej, czy to prawosławnej, a także rozdziału kościoła od państwa, jakiejś religii takiej świeckiej, masońskiej, a także też takie tendencje się pojawiają i tu trzeba powiedzieć, że one wcale nie są takie słabe, jakieś religie neopogańskie, rodzimowiercze. Możemy się interesować religiami rodzimowierczymi, żeby poznawać losy naszego ludu, naszego narodu, jego korzenie, ale w momencie, kiedy już poznaliśmy prawdziwą wiarę, to teraz cofanie się do religii przedchrześcijańskich jest po prostu wielkim błędem. Tak jak uważam w sprawie politycznej, w sprawie ideologii politycznej, cofanie się do endecji sprzed książki Kościół, Naród i Państwo też jest poważnym błędem, a niektórzy chcieliby właśnie do takiej endecji nawiązywać i do takiej endecji jak gdyby się cofnąć. Czy ty uważasz, że Kościół, Naród i Państwo zasługuje na to, żeby na setną rocznicę pierwszego wydania, czyli w roku 2027, zostało wznowione i po raz kolejny rozpropagowane w Polsce? Tak, uważam, że należy to rozpropagować, znaleźć osobę, która opatrzy to przedmową i no może też kogoś, kto wstęp by napisał taki do dzisiejszych czasów trochę nawiązujący. Natomiast ta broszurka jak najbardziej jest nam potrzebna i bardzo dobry pomysł, żeby ją wydać na te stulecie rocznic powstania OWP, Obozu Wielkiej Polski. Ja w ciągu ostatnich 2 lat zrobiłem 2 konferencje dotyczące historii szeroko rozumianego obozu narodowego. W tym roku ta książka dotycząca Jędrzeja Giertycha, a rok temu książka dotycząca Bolesława Piaseckiego. Bolesław Piasecki to była taka, nazwijmy to, narodowa lewica, do której też część narodowców się odwołuje. Myślę, że warto poznać jej założenia. Natomiast Jędrzej Giertych, no to mówię, taka najbardziej wprost kontynuująca Romana Dmowskiego prawica narodowa. Ja myślę, że oba nurty są ważne, dlatego te książki wydałem, dlatego je w jakimś sensie przybliżam. Powiedz mi, Bolesław Piasecki jest patronem ideowym Stowarzyszenia PAX i tak zwanego ruchu katolików postępowych. Czyli to, można powiedzieć, nie jest to nasza bajka. To jest idea w ramach Kościoła, którą odbieramy negatywnie, destruktywnie, prawda? Zwłaszcza od czasu Soboru Watykańskiego II, ale Piasecki, Bolesław, miał ten flirt z tym modernizmem już wcześniej. Nawet przed wojną zakładał kółka maritenowskie. Później po wojnie robił ten ruch katolików postępowych. Jaki powinien być nasz stosunek do narodowca? Niewątpliwie narodowcem był Bolesław Piasecki, ale który w sprawach religijnych no, wchodził w takie dziwne zakamarki. Przede wszystkim to powinniśmy mieć do niego, jeśli chodzi o kwestie religijne, stosunek negatywny i mówić go wprost. To, co robił i ta konferencja, którą ty zorganizowałeś, to poniekąd uwypukliła, bo z tego, co pamiętam, to kolega Dawidowski o tych sprawach na konferencji mówił. O modernizmie, O modernizmie, chociaż ja byłem na tej konferencji i twierdzę, że został troszkę potraktowany lekceważąco przez pozostałych uczestników konferencji, no bo jak on ten swój wykład głosił, to
tuzy idei Piaseckiego wyszły z sali. Ja pamiętam, jak salę opuścił Jan Engelgard i jego koledzy. I to był troszkę taki afront w kierunku kolegi Dawidowskiego. Także to już troszkę było nie na miejscu, bo to tak pokazało, a to jest taki nieistotny szczegół, w który my nie będziemy wchodzić. Akurat my będziemy w to wchodzić i będziemy te dwie postacie sobą przeciwstawiali. Czyli tutaj z jednej strony, tak jak powiedziałeś, jest Piasecki, który jest lewakiem, no bo on te środowiska lewackie hołubił i te środowiska lewackie no, kołysał u siebie. Natomiast z drugiej strony Jędrzej Giertych, który no, poszukiwał również i wskazywał, że kierunek modernistyczny w Kościele jest błędny, bo to on pierwszy rozpoczął te takie, no, wskazał błędne kierunki modernizmu w Kościele i nawiązywał kontakty z tradycjonalistami. Czyli no, tu są dwie przeciwstawne drogi i my raczej jesteśmy bliżej Giertycha, chociaż Giertych też potem odpłynął w kierunku no, popierania Jana Pawła II, no bo nieszczęściem Polski jest to, że no, większość Polaków zakochało się w Janie Pawle II, bo to Polak, natomiast no, nie patrzeli na te jego błędy, które głosił i to jest ta nasza, te nasze manowce. No ale mówię, my musimy o Piaseckim to, co dobre, to powiedzieć, no, że stworzył PAK, stworzył Zjednoczone Zakłady Gospodarcze Inco Veritas, w których zatrudniał osoby, które były pozbawione pracy w PRL-u. To trzeba mu oddać, że tam wielu ludzi znalazło środki do życia, znalazło no, możliwość funkcjonowania w systemie. Ale jego kierunki ideowe od przedwojny, no, francuscy moderniści, Teilhard de Chardin i inni, także to wszystko mówi o nim negatywnie. No właśnie, czy ty rozmawiałeś w środowisku narodowym o tych problemach, tej łączności polskości i polskiej idei narodowej z katolicyzmem, i tej sytuacji, no, która jest w tej chwili, kiedy te drogi częściowo się rozchodzą? Oczywiście najważniejszą rzecz, którą powiedziałeś, to jest to, że współczesny Kościół nie jest już tym Kościołem z 1926 roku, kiedy Dmowski pisał swoją książkę. Niemniej my się orientujemy nie na współczesny Rzym, nie na współczesny Watykan, tylko na wieczny Rzym. I ten wieczny Rzym i cała tradycja katolicka to jest to, co powinno nas interesować. Czy możesz podać jakieś przykłady osób, które no, myślą podobnie jak i my, a z drugiej strony na przykład negatywnie oceniają wpływy pewnych środowisk, nazwijmy to paksowskich, czy w ogóle jakichś innych z zewnątrz środowisk na środowiska narodowe? No jest taka zasada w ruchu narodowym, że no my zawsze żeśmy się czcili naszych takich nestorów ruchu narodowego. No dzisiaj mamy tych nestorów ruchu narodowego z końcówki lat 80., z początku lat 90. Jednym z takich nestorów moim zdaniem jest Waldemar Wyrostkiewicz, człowiek, który prawie od początku współwydawał Myśl Polską, współredagował Myśl Polską, zawsze stał po stronie katolickiej i narodowej i jest to człowiek zasłużony, dzisiaj zapomniany troszkę, no, schorowany jest, dożywa zasłużonej emerytury. No ale jest też zbulwersowany tym, co się dzieje w środowisku no, jednego reprezentatywnego tytułu ruchu narodowego, którym zawsze była Myśl Polska, bo Myśl Polska to był taki przegląd różnych nurtów narodowych. Dzisiaj
No tego nie ma, bo dzisiaj tylko jeden nurt i to jeszcze z meandrów, czy tam z manowców ruchu narodowego przejął no, praktycznie wpływ na wydawanie myśli polskiej i no, rozmawiając z kolegą Wroskiewiczem, no muszę przekazać jego niezadowolenie z tego powodu, że myśl polska, tak jak się Waldemar wypowiedział, no nastąpiło wrogie przejęcie myśli polskiej. Chociaż pewne osoby są na fasadzie, są tymi redaktorami naczelnymi od zarania, natomiast za nimi stoją pewne środowiska i widać powiązania nie takie, które by no, ten tytuł kontynuowały ten nurt narodowy. I to jest przykre, że my dzisiaj zamiast mamy od powiedzmy od lat 80., od tego jak żeśmy zaczynali, żeby zdobywać pole, to my tracimy nasze pole. Nawet taki tytuł zasłużony jak Myśl Polska no już dzisiaj nie wykuwa tej idei narodowej, tylko no meandruje powiedzmy, gdzieś tam jest na manowcach ruchu narodowego, na manowcach myśli katolickiej, czy w ogóle myśli jakiejś tam pogańskiej, rosyjskiej, czy powiedzmy no jeszcze jakichś innych. No to jest przykre, mówiąc tak no, oględnie. No ja uważam, że trzeba być otwartym na różne nurty obozu narodowego, stąd te dwie konferencje i o Piaseckim i o Giertychu. Zresztą w tej książce dotyczącej Jędrzeja Giertycha umieściłem reklamę przysłaną przez właśnie tygodnik Myśl Polska. Zauważmy, że tygodnik Myśl Polska zaczął się ukazywać w Londynie w 1941 roku. Wychodził tam przez 51 lat i od 1992 roku, czyli 31 lat, wychodzi w Warszawie. Czyli na razie historia myśli polskiej to jest 51 lat w Londynie i 31 lat w Warszawie. Natomiast w tej reklamie są takie słowa. Jedyny tygodnik o orientacji narodowo-demokratycznej w Polsce. Rozmawiałem na ten temat z redaktorów Myśli Polskiej. No i on powiedział, że my już nie jesteśmy tygodnikiem narodowo-demokratycznym. Ja mówię, to jakim jesteście? Jesteśmy tygodnikiem geopolitycznym. No to jest zasadnicza różnica, ponieważ tak jak w książce Nacjonalizm chrześcijański Jędrzej Giertych pisał, że, czy na przykład też w drugiej, kolejnej książce Polski Obóz Narodowy, Jędrzej Giertych pisał, że ideologia narodowa to nie tylko geopolityka, to przede wszystkim idea służby Bogu i ojczyźnie. I zawsze to podkreślał, że jest to idea właśnie katolicko-narodowa. Czy ty nie widzisz zagrożenia, że pismo Myśl Polska stało się pismem geopolitycznym i to o takiej jednostronnej geopolityce, co tu dużo mówić, nazwijmy to prorosyjskiej. No widzę zagrożenie. Ja przed chwilą powiedziałem, że to tam przede wszystkim są nurty jakieś neopogańskie i no tak jak żeśmy kiedyś zawsze protestowali, że wrogowie nasi mówili, że myśl polska to jest myśl prywislanska, ja tak teraz wychodzi na to, że ona staje się jednak tą myślą prywislanską, no bo no, takie kwestie tam są poruszane. No to, że tam są publikowane artykuły tych profesorów, profesora Bielenia, który nie ma, no wręcz wypisuje niezgodne ani z chrześcijaństwem, ani z nacjonalizmem polskim kwestie, no to można by to było, że tak powiem, zaakceptować jako tak zwany artykuł dyskusyjny, do którego można by było nasze stanowisko narodowe zastosować. Natomiast to tam jest publikowane jako pewnik i twierdzenie, że tak ma być. Bez jakiegokolwiek komentarza.
Myśl Polska umieściła w numerze z 30 lipca 2023 roku właśnie tekst profesora Bielenia, w którym on mówi, że należy przywrócić zasady radykalnej świeckości państwa, wyprowadzić religię ze szkół, a na szczeblu dyplomatycznym rozpocząć procedury związane z wypowiedzeniem konkordatu. No to powiedzmy wojujący ateista, tak to trzeba powiedzieć. No i do tych test profesora Bielenia powinien teraz się ukazać artykuł nasz, narodowy i katolicki. No nic takiego w Myśli Polskiej się nie ukaże, no bo tam nie ma takiej woli, żeby w ogóle ktokolwiek z Ruchu Narodowego tam cokolwiek umieścił w takiej formie polemicznej. Dlatego no ja tutaj, jeśli to będą słuchali ludzie z Ruchu Narodowego, szeroko pojętego Ruchu Narodowego, żeby ktoś nie odbierał, że ja się zwracam do partii Ruch Narodowy, aczkolwiek też, bo te osoby powinny też w pewnym momencie upomnieć się o ten tytuł. Jeśli słuchają to właśnie ludzie szeroko rozumianego Ruchu Narodowego, no to koledzy i koleżanki działacze narodowi. Myśl Polska to już nie jest myśl, to już nie jest tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu polskiego. To już nie jest tak, jak żeśmy pisali w latach 90. tygodnik, który przedkłada gorące serca, ale promuje chłodne myślenie. To już nie jest ten kierunek. Tak jak Rafał powiedział, to jest tygodnik geopolityczny i nawet nie ma tam polskiej geopolityki, tylko tam jest kierunek zespawania polskiej polityki zagranicznej z rosyjską. No nie jest to kierunek nasz polski. No właśnie, poza tym zauważmy jeszcze jedną rzecz. Te takie niebezpieczne, liberalne i a nawet lewackie podejście innych autorów, na przykład profesor Szyszkowska, która jest ambasadorką ruchu LGBT w Polsce, była kiedyś posłanką, zdaje się, z ramienia SLD. No, nie ukrywa, że nawet ostatnio to powiedziała w ciągu ostatnich 2 tygodni na konferencji pokojowej na Podkarpaciu, że najwspanialszym papieżem w historii jest Franciszek, a równocześnie wcześniej, jak się odbywały spotkania też te pokojowe w Warszawie, no to atakowała Kościół za jego naukę na przykład o wojnie sprawiedliwej. Ona uważała, że wojny sprawiedliwej jako takiej nie ma, czyli tak naprawdę nie ma też obrony koniecznej, czyli zawsze Kościół głosił, że w obronie swojej własnej, w obronie swojej rodziny, swojej ojczyzny, broniąc się, możemy nawet naszego agresora, przeciwnika zabić. Ona twierdzi, że to jest szkodliwe, że to jest niepotrzebne i tak dalej. Czyli z jednej strony mnóstwo, tak jak wspominałeś, miłośników Jana Pawła II i całego posoborowia, a w przypadku pani Szyszkowskiej to nawet poparcie dla Franciszka, który z katolicyzmem już chyba ma niewiele wspólnego. No, nie tylko Franciszka, ale i wojujących feministek. Także no, ja jeszcze czekam teraz, aż się zaczną na łamach Myśli Polskiej ukazywać artykuły jawnie nawołujące do mordowania dzieci nienarodzonych, no bo to chyba by było konsekwencją tych artykułów, no bo możliwe, że te artykuły to jest takie przygotowanie czytelników i powiedzmy miłośników Myśli Polskiej do tego, no, że odchodzimy całkowicie od jakiegoś zdrowego rozsądku i będziemy teraz stawali po stronie no, wrogów i katolicyzmu i Polski. No nie, to jest nie do zaakceptowania i mówię, my jako narodowcy musimy zacząć twardo się sprzeciwiać i żądać powrotu Myśli Polskiej do jej tradycyjnej linii tej, którą wytyczyli jej założyciele,
Musimy mieć w pamięci równie świętej pamięci Jana Zamoyskiego, który tą myśl polską utrzymywał i się o nią troszczył. Musimy pamiętać o tych wszystkich sponsorach dawnych z zagranicy, którzy wysyłali cegiełki na rzecz myśli polskiej, żeby ten polski głos i ta myśl polska cały czas funkcjonowała w przestrzeni medialnej. Dlatego my jako narodowcy musimy chyba stworzyć jakiś wspólny front obrony myśli polskiej, żeby, no, ja wiem, że jest to niemożliwe, no bo jest fundacja Dmowskiego, która wydaje tą myśl polską, ona też została, ta fundacja, przejęta przez takie, a nie inne osoby. No i to jest przykre, że pod szyldem Dmowskiego, pod szyldem myśli polskiej promuje się feminizm, promuje się neopogaństwo, no bo modernizm to jest neopogaństwo, herezja współczesna. To jest mój apel do wszystkich narodowców. No właśnie, moim zdaniem to brakuje tego, żeby była jakaś prawdziwa, rzetelna, na argumenty, a nie na emocje, debata. Na razie obecna redakcja Myśli Polskiej nie chce takiej debaty. Jak ja zacytowałem słowa posła Grzegorza Brauna, który po zapoznaniu się z tym tekstem profesora Bielenia powiedział, że te poglądy profesora Bielenia to są poglądy satanistyczne, tak to nazwał, to redakcja się na mnie i nie tylko na mnie obraziła, że ja ich nazywam satanistami. A to po pierwsze, nie ja ich tak nazywam i nie ich satanistami, tylko Grzegorz Braun satanizmem nazwał poglądy profesora Bielenia. Jeżeli się nie czyta ze zrozumieniem, czy nie słucha ze zrozumieniem tego, co inni mówią, to są takie skutki. Ta ucieczka od debaty na temat łączności katolicyzmu z polskim i z polską ideą narodową, z nacjonalizmem, jest bardzo charakterystyczna, ale no, w tej chwili powstaje projekt, który będzie przez najbliższe 4-5 lat przypominał tą łączność z katolicyzmu z nacjonalizmem, począwszy od roku 1925, teraz będzie setna rocznica, wtedy wyszła encyklika Quas Primas o społecznym królowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, później oczywiście Kościół, naród i państwo, później śluby jasnogórskie młodzieży akademickiej i koncepcja katolickiego państwa narodu polskiego, która była też koncepcją narodowych sił zbrojnych. Do tych tradycji zamierzamy się odwoływać i te tradycje w najbliższych latach, i nie tylko w najbliższych latach, będziemy Polakom i polskim narodowcom przypominać. To może tyle na ten temat. Zapewne do tego tematu będziemy jeszcze powracać. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Marek Janik, lider Centrum Edukacyjnego Brynica w Pyrzowicach. Dziękuję bardzo, Marku. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. One są zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, a także na Odysei. Prosimy o wsparcie finansowe, o darowizny na rzecz naszych celów statutowych, edukacji, mediów, wydawnictw. Można te darowizny wpłacać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Zachęcam też do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej pod nazwą cep-sklep.pl, a tam książki w dwóch naszych seriach wydawniczych. Jedynie prawda jest ciekawa. Dwie najnowsze książki to są te, o których mówiliśmy. Książka dotycząca Jędrzeja Giertycha najnowsza i poprzednia dotycząca Bolesława Piaseckiego. Jest także seria Gorące tematy. Pokażę dwie książki, które stają w obronie cywilizacji katolickiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Arnaud de Lassus, Masoneria i tego samego autora Arnaud de Lassus, New Age. Bardzo ważne książki. Z historii Polski książki między innymi o rewolcie marcowej pod pseudonimem Jerzy Brochocki kryje się Ryszard Gontarz. Także książki związane z geopolityką,
niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael, amerykańskich autorów Andrew i Leslie Cockburn, książki związane z obroną etyki chrześcijańskiej, w tym wypadku bioetyki. Ojciec Jacek Maria Norkowski, dominikanin, który również jest doktorem nauk medycznych, na temat śmierci mózgowej, na temat pobierania organów, no, na tych bardzo ważnych bioetycznych spraw. No i wreszcie książki dotyczące sytuacji na wschodzie. Polecam tu na przykład, tak jak zawsze, książki tego autora, Henryka Pająka, dwa tomy, Na wschodzie bez zmian. Teraz wyszedł tom drugi książki Na wschodzie bez zmian o konflikcie na Ukrainie w roku 2023. Jest też tom pierwszy cały czas do nabycia, który obejmuje również okres roku poprzedniego 2022. To chyba tyle na dzisiaj. Będziemy kontynuować te wątki, będziemy kontynuować tą dyskusję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem.